Zdrowia. Polak potrafi? Potrafi. Ale kto bardziej potrafi? Bułgar najbardziej potrafi. Ale kto najbardziej potrafi? Bułgarka. Bułgarka Laura Georgieva. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest teraz taka afera naokoło Chicago, na przedmieściach, tam szczególnie na północy od Chicago. W sumie to nie jak to od północy od Chicago, tam chyba jezioro jest. No w każdym bądź razie na te przedmieścia Bułgarka Laura Georgieva doradzała finansowo. Jak ona doradzała finansowo? No doradzała finansowo, żeby uczniowie taniej mieli szkoły. No uczelnie i koledże w Ameryce są wyjątkowo drogie, dlatego że 20-30 lat temu zaczęło się w uczelnie i koledże wpierniczać państwo. Jak państwo się zaczęło wpierniczać, no to uczelnie podwyższały 2-3 razy więcej swoje czesne co roku niż powiedzmy inflacja. Także jeżeli inflacja była 1,5-2%, no to opłaty za szkoły rosły 4-5-6% rocznie. Także nieprawdopodobnie. No i na dzień dzisiejszy sumy są straszne. Uniwersytet z Illinois, no tam gdzieś właśnie jest Chicago, no to to jest stanowa szkoła, no to wikt i opierunek w zasadzie kosztuje 32-36 tysięcy. No to jest sporo, to jest 3 tysiące miesięcznie. Odejmując wakacje, no to powiedzmy jest 5 tysięcy miesięcznie. No to jest spora forsa. 4 lata, no to już jest 140 tysięcy, no to też jest spora forsa. No i teraz zaczyna się pytanie, co z tą forsą? Jak tą forsę zdobyć? I gdzie ta Ameryka socjalistyczna, gdzie ona zrobiła pomyłkę? No pomyłkę zrobiła, bo Kongres Amerykański powiedział, pomożemy biednym, będziemy dawali im pożyczki. Może nie tyle będziemy im dawali pożyczki, co powiemy bankom, banki, wydawajcie pożyczki na 3-4-5%, tam w tych granicach takich komercyjnych, a jak ktoś nie zacznie płacić, no to my zapłacimy za nich. No i bierzemy gwarancję. No i państwo zrobiło to, że komercyjne banki zaczęły dawać pożyczki i z taką pewnością, że nigdy nie stracą. No, państwo też nigdy nie straci, no bo w Ameryce można bankrupcję ogłosić na wszystko i spisać na straty wszystko, no ale niestety nie studenckiej pożyczki. I teraz właśnie ci wszyscy socjaliści, dlaczego jest taki krzyk, żeby w zasadzie zredukować do zera pożyczki studentów, no to są tryliony. No właśnie dlatego, że ludzie zaciągali przez ostatnie 20, 30, 40 lat. Kasa była łatwiejsza. Kiedyś, kiedy nikt nie miał pieniędzy na studia, no to pracował ciężko, odkładał, rodzina dawała ile mogła, student pracował w czasie szkoły średniej czy w czasie studiów, no i jakoś płacił te swoje czesne za miesiąc do miesiąc, no a później jak państwo zaczęło ingerować w to wszystko, no to już nie było jak? No bo można było pożyczyć. No jak zaczęło się, były łatwe pieniądze, żeby pożyczyć, no to więcej ludzi dostawało więcej pieniędzy, to więcej ludzi szło na uczelnie, no to uczelnie zaczęły pobierać więcej. No i koło się zamknęło. Państwo zaczęło ingerować w to, no i państwo zniszczyło system. No ale co państwo zaczęło też robić? No państwo też zaczęło robić, że w zasadzie musi pomóc biednym. Biednym z biednych rodzin, sierotom, wdowom i tak dalej, samotnym matkom. No i zrobili taki system. Ten system to się nazywa FAFSA. FAFSA to jest Free Application Financial Student Aid, czyli darmowy wniosek o federalny pomoc finansową. Czyli to jest ta FAFSA. No i ta FAFSA, ona tam się wchodzi, wpisuje ten swój numer, taki Social Security, ten numer Social Security, no to każdy ma tam przyporządkowany. Ciekawostka jest taka, że te pierwsze liczby, powiedzmy 005, to idą od Atlantyku. Także 00 to jest tu Atlantyk, czyli New Hampshire,
Nowy Jork, od tej strony to jest 0, 0, 10, 20, 0, 10, 0, 20, a na zachodzie, na Kalifornii, no to już jest tam 80, 90, 900, 900, 1000 i tak dalej. No nie ma 1000, bo to jest 3 cyferki, no ale w każdym razie taki system. Tak samo na kody pocztowe. Kody pocztowe to idą w zasadzie od Bostonu i się rozszerzają dalej. Także 0, 0, 1 powiedzmy, no to jest tam Boston, 50 to powiedzmy środkowe Stany są, no i tak dalej, i tak dalej. No i ten Social Security, te kody właśnie zaczynały się od tych starych kolonii amerykańskich. Znaczy, to już było dawno po koloniach. No i teraz jest to pytanie, ta FAFSA, i co ona robi? No ona bierze, te pyta się, ile rodzice mają hajsu w banku. No i ktoś pisze tam 100 tysięcy, 500 tysięcy, milion. No to oni patrzą, mówią tak, o, 100 tysięcy, no to 1% jest 1000 dolarów, no to mogą płacić. Ile mają w domach, no w nieruchomościach, ile mają na oszczędnościach, ile mają tu i tam. No i wszystko tam się wypisuje, ile zarabiają. No i oni wszystko to oceniają, podliczają i mówią, tyle możesz zapłacić. No i jeżeli ktoś zarabia, powiedzmy, ponad 100 tysięcy rocznie i ma tam dom za 300-500 tysięcy i ma odłożone na koncie tym emerytalnym 200-300-400 tysięcy, no to dużo nie dostanie. Dużo nie dostanie tej podwyżki, nie dostanie tej zniżki, nie dostanie pomocy jako takiej. Po prostu musi zapłacić się 35 tysięcy albo właśnie brać te pożyczki z banku, no i bo mówią tak, nie musisz płacić, no ale stać się na to, żebyś pożyczył i stać się na to, żeby jako rodzic studenta spłacać, tak? No to ludzie mówią, no jest to w porządku, tak? Jest bogaty, to może spłacać, a jak ktoś jest biedny, to nie może spłacać. No i tu się zaczyna ten cały cyrk, czy cały ten... No trudno powiedzieć, czy to jest oszukaństwo. No jest do pewnego stopnia oszukaństwo, no bo to prawo nie było tak zrobione. I właśnie ta Laura Georgiewa, ona miała 22 lata, 6 lat temu, kiedy przyjechała z Bułgarii, skończyła tam studia, skończyła w sumie ekonomię jakąś tam, bookkeeping, czy jakieś inne, accounting w sumie. Accounting, no to ci ludzie, którzy księgowość prowadzą, tak, accounting. No i ona jak przyjechała, no to sprzątała tam domy, później pracowała na trzecią zmianę w fabryce, później się dostała do banku tam za ten kontuar, gdzie pomagała klientom, no i później dostała jakieś promocje, jakieś awansy i tak dalej, no i załapała się do firmy doradczej finansowej. No i w tej firmie doradczej finansowej ludzie zaczęli przychodzić bardzo często właśnie z Europy Wschodniej, najprawdopodobniej najwięcej właśnie Bułgarów. No i mówią, co my mamy robić, żeby te dzieciaki, te studia są takie drogie, my tam zarabiamy po 70-100 tysięcy rocznie, co mamy robić? No a ona tak raz patrzyła i przeglądała właśnie tą stronę FAFSA, tą FAFSA przeglądała, no i tam zwróciła uwagę na coś takiego, że dzieci bez rodziców w zasadzie, no czyli te sieroty, to mają bardzo, bardzo dobre warunki finansowe. Jakie warunki finansowe? No, że powiedzmy, ktoś się dostaje na uczelnię, no musi mieć tam jakiś poziom tych wyników, tak? Także nie przyjmą jakiegoś kogoś, kto tam nie zda dobrze matury. No tu nie ma matury, to jest coś podobnego. Tu jest egzamin taki, gdzie tam jest 800 punktów za angielski i 800 punktów za matematykę. I to jest powiedzmy 1600, no to jest najwyższa liczba, która w zasadzie też nie gwarantuje na duże uczelnie dostanie się, no bo na Harvardzie na przykład 1600 to Chińczycy mieli, tam biali musieli mieć powiedzmy tam 1500, brązowi to musieli mieć tam 1400, a czarni to chyba musieli mieć tylko 1200, żeby się dostawać. Także te wszystko przesunięcie to jest inny też cyrk. Zrobiłem kiedyś też filmik na ten temat.
No ale zakładając, że ktoś tam się dostanie, czy z punktami za pochodzenie, czy bez punktów za pochodzenie, no i wtedy jest ta kasa, skąd wziąć tą kasę. No jak się dostają na tą uczelnię, to później uniwersytet mówi tak, okej, chcesz popracować trochę tam w bibliotece czy coś, może zarobić tam $1200, powiedzmy tam na semestr, to będzie tam ileś tam godzin tygodniowo i tak dalej. Dajemy ci powiedzmy taką pożyczkę bezzwrotną 10 tysięcy, plus dajemy ci to, dajemy ci tamto, no i dajemy, możesz wziąć pożyczkę na 5 tysięcy z banku. No to tak i suma summarum, zamiast tam 36, to wychodzi, że ktoś zapłaci 5, tak? No ona przeczytała to, że te sieroty, no ale kto też ktoś, kto nie ma rodziców, znaczy nie to, że nie ma rodziców, ktoś, kto ma opiekę powiedzmy osób innych. No i ona zaczęła mówić tak, słuchajcie, macie dzieci, tak? Dzieci wasze chodzą tam do szkoły tej podstawowej 0-4, 1 do 4 klasy, tej średniej 5-8, no i tej wyższej, czyli Polska, powiedzmy liceum 9 do 12. To mówią tak, w 10-11 klasie musicie zgłosić papiery, że musicie znaleźć kogoś, kto złoży papiery, że chce wziąć pod opiekę wasze dzieci. No i tam babcia, czy sąsiad, czy kolega, czy rodzina jakaś tam, która niedużo zarabiała, składała wniosek. No i przez te 2 lata ten wniosek przechodził przez sąd. Te dzieciaki szły do sądu. Sędzia patrzył, mówi, kto składał wniosek o prawa rodzicielskie. Prawa opiekuńcze w sumie, nie prawa rodzicielskie. No i ktoś się tam zgłasza, mówi, ja biorę prawa opiekuńcze. Gdzie są rodzice? No, zgadzacie się na to? Oni mówią tak. No i sędzia podpisywał. No i po tych 2 latach to już było tak, że jak ktoś składał te wnioski na studia, no to już wpisał, że prawa opiekuńcze ma, powiedzmy, babcia. No i wtedy wypisywał. I ile opiekun zarabia. No i ten przyszły student wypisał, babcia żyje z emerytury, babcia ma 12 tysięcy rocznie, a 12 tysięcy rocznie na jedną osobę to jest ubóstwo. Ubóstwo w Ameryce na jedną osobę to jest właśnie 12 tysięcy rocznie. Wszelkie pomoce są do 400% powiedzmy minimum takiego biedy, czyli do 48 tysięcy rocznie na jedną osobę, to można dostać tam jakieś zapomogi, nie zapomogi tego rodzaju rzeczy. Także na 2 osoby, jeżeli babcia i wnuczek czy wnuczka są 2 osoby i ona zarabia powiedzmy nawet 60 tysięcy, to jest 30 tysięcy, także tak cały czas byłyby duże zasiłki, można powiedzieć. No i właśnie poprzez to zmanipulowanie, no bo to nie jest w sumie pozbycie się, tak? Ci rodzice żyli, ci rodzice nie zginęli, oni są, tylko po prostu papiery dotyczące opieki nad dzieckiem zostały przetransferowane. No i ona brała te 5 tysięcy dolarów za taką poradę. Ona ogłaszała się na różnych stronach internetowych, na różnych tam jak były najróżniejsze imprezy, no to doradzała. Trudno powiedzieć, czy doradzała te zrzucenie odpowiedzialności, czy nie tyle odpowiedzialności, czy podpisanie tej deklaracji o opiekę. Nie wiem, czy tak bardzo afiszowała się z tym, czy nie, no ale to było jeden z tych głównych powodów, dla których, kiedy uniwersytet dostawał te papiery, że babcia zarabia 40 tysięcy, no to mówią, to jest biedny człowiek, biedny chłopiec i trzeba dać mu wszystko. No i jak to się wszystko wydało? Wydało się tak, że jakiś tam chłopak był synem bogatych lekarzy. Lekarze się zrzekli się tych praw opiekuńczych dla kogoś. No i do niego zaczęli wysyłać listy różne takie, wrzucili go do takiego, no nie tyle klubu, co grupy społecznej, jak się odbić od dna.
jak się odbić od dnia z tej biedy, tak? No bo zakładali, że on jest tak strasznie biedny jak mysz kościelna, a okazuje się, że on po prostu eleganckim samochodem. No i od tego się wszystko zaczęło. Od tego się zaczęło wszystko. Patrzą, jak to jest możliwe, żeby uniwersytet myślał, że to jest bida z nędzą, a on po prostu jest bardzo, bardzo bogaty. No i ta Laura Georgieva broni się, mówi, ja popatrzyłam na tą stronę i tam było napisane, że jeżeli opiekunowie studenta nie są bogaci, no to ich dochody w zasadzie są rozliczane do tego, ile ktoś może dostać tych pożyczek, albo ile tak praktycznie zapłaci za ten uniwersytet. I ten Uniwersytet w Illinois wyceniali im po 3-4 tysiące, a nie 30 czy 40. Tak? Także ona tłumaczyła, że to wszystko legalne. No, czy takie przetransferowanie z zamysłem uzyskania tych wyników finansowych jest dobre? No nie jest dobre. To czy państwo doprowadziło do tego, że po prostu uczelnie są nieprawdopodobnie drogie, jest dobre? No też nie jest dobre. To czy państwo, Ministerstwo Nauki doprowadziło do tego, że zaczyna, powiedzmy, przepychać biednych, a bardziej ściga, powiedzmy, średnią klasę? No bo właśnie ta Laura Georgieva, ona tłumaczyła, że ktoś, kto zarabia 70-100 tysięcy, no to jest średnia klasa. No i wszyscy w sumie mają rację. No był to jakaś taka dziura w przepisach. Ludzie się widać zorientowali szybko, no ale jak wiadomo, jak chodzi o pieniądze, no to zawsze ktoś tam gdzieś znajdzie rozwiązanie, żeby to wszystko obejść. Także to taka ciekawostka. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, tu jest guziczek, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach, dzyń dzyń. Filmiki, piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, sugestie, rozsyłajcie po Facebookach, po wykopach i tak dalej, i tak dalej. I do następnego.